Czwartek, 5 maja, Wojciech Grochowalski, witam i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego. A w dzisiejszym programie powiemy między innymi o tym, jak Fundacja Autrimpus szkoli i certyfikuje strażaków z OSP, o tym, jak dobrze nasza młodzież zna przepisy ruchu drogowego oraz o tym, że miasto doceniło sportowców i twórcę kultury. Wielu z nas niestety jest czasem świadkiem wypadków lub innych zdarzeń losowych, podczas których prowadzone są akcje ratunkowe. Ich sprawny przebieg zawdzięczamy niejednokrotnie wykwalifikowanym strażakom i ich wyszkoleniu, które obecnie prowadzi szczecińska Fundacja Autrimpus. Fundacja i Grupa Ratownicza Autrimpus Szczytno blisko od 3 lat organizuje kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Znaczną część uczestników specjalistycznego szkolenia stanowią strażacy ochotnicy z powiatu Szczytno, a dzięki ich udziałowi w takich specjalistycznych kursach znacznie wzrasta poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie. Zaznaczyć trzeba, że w takim kursie nie może uczestniczyć każdy. Głównym założeniem szkolenia KPP jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielenia osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zagrożenia do czasu przekazania ich personelowi Zakładu Opieki Zdrowotnej. Przed kilkoma dniami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie zakończył się kolejny kurs, którym organizatorem był Autrimpus. Tym razem wzięło w nim udział kilkanaście osób, w tym strażacy i ratownicy wodni. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w weekendy i trwały w sumie kilkadziesiąt godzin. W czwartek 28 kwietnia kursanci mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę przed komisją, złożoną z lekarzy i ratowników medycznych. Komisja sprawdzała m.in. oprócz poprawności postępowania w sytuacjach zagrożenia życia także umiejętności radzenia sobie z dość nietypowymi sytuacjami. Wszyscy uczestnicy kursu zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Kolejne szkolenie KPP prowadzone przez Fundację Autrimpus odbędzie się jesienią tego roku. Znajomością przepisów z zakresu ruchu drogowego musieli wykazać się wszyscy uczestnicy konkursu motoryzacyjnego. Zwycięzcy wezmą udział w rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. Do kolejnej eliminacji konkursu motoryzacyjnego stanęły zespoły ze szczecińskich szkół. Celem tego turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej. W trakcie zawodów uczniowie musieli zmierzyć się z testami teoretycznymi, gdzie czekało na nich 35 pytań z dziedziny przepisów ruchu drogowego. Policjanci ruchu drogowego ze szczecińskiej komendy oceniali wiedzę z zakresu przygotowania pojazdu, a następnie sprawność uczniów poruszających się motorowerem po torze przeszkód. Po wielkich zmaganiach wyłoniono zwycięzców, którzy wezmą udział w wojewódzkim turnieju motoryzacyjnym. Ponadto zwycięskie drużyny otrzymały puchar komendanta rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a pierwsze miejsce w powiatowych eliminacjach turnieju motoryzacyjnego zajęli uczniowie z zespołu szkół nr 1. Głównym patronem zawodów była pani inspektor dr Danuta Bukowiecka, prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz starosta szczycieński pan Jarosław Matłach. Gospodarzem turnieju był komendant Straży Pożarnej w Szczytnie, Mariusz Gęsicki. Konrad Bukowiecki, Maciej Jóźwik i Piotr Krępeć otrzymali od szczecińskich radnych, uwaga, uwaga, po 3000 zł, a jest to zasłużona nagroda za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i kultury. Konrada Bukowieckiego nikomu nie trzeba przedstawiać. Jego osiągnięć, mimo młodego wieku, mogą pozazdrościć mu zawodnicy z całego świata. Nikt jak on nie pcha kulą i nie rzuca dyskiem. Kolejnym wybitnym sportowcem jest bokser Maciej Jóźwik, który coraz śmielej wkracza na ringi Polski i świata. Za to Piotr Krępeć, jako jedyny w zacnym gronie, twórca kultury, może pochwalić się mistrzowską grą na gitarze.
oraz organizacją festiwali muzycznych. Wszystkich ich połączyło jedno – pasja do tego, co robią. W nagrodę za ich wybitne osiągnięcia, ale i podziękowania za promocję miasta, szczecińscy radni podzielili się swoimi dietami, tworząc specjalną nagrodę, w ramach której każdy z panów otrzymał po 3000 zł. Nagrody zostały wręczone m.in. przez burmistrz miasta Danutę Górską oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Pardo. Tegoroczna majówka obfitowała nie tylko w ładną pogodę, ale również w wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Majowy weekend to oficjalne rozpoczęcie sezonu letniego. To także początek plenerowych imprez w naszym mieście. Już tradycją stały się też wydarzenia w amfiteatrze Miejskiego Domu Kultury, gdzie odbyła się coroczna prezentacja pupili. Zwierzę, nasz brat. I wtedy została przewieziona do schroniska. Jest miłą sztuczką. Popołudniem tego samego dnia odbyły się koncerty zespołów muzycznych działających przy Miejskim Domu Kultury w Szczytnie. W poniedziałek na hali widowiskowo-sportowej imienia Huberta Wagnera odbył się otwarty turniej koszykówki, a po południu na Orliku odbył się mecz piłki nożnej pracowników samorządowych i służb mundurowych. Trzeciego maja uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej za ojczyznę, upamiętniające rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz ulicami miasta pod pomnik Orła Białego, gdzie odbyły się uroczyste apele poległych. Uchwalono Konstytucję 3 maja. Chciałbym jednak wspomnieć przez chwilę o naszych barwach narodowych. Od 2004 roku w dniu 2 maja corocznie obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Piknik militarny to jedna z głównych atrakcji święta 3 maja. Jest doskonałą rozrywką dla dzieci i młodzieży, ale również pokazuje, że przez całą dobę nad naszym bezpieczeństwem czuwają profesjonaliści w mundurach wojskowych, policyjnych i strażackich. Piknik militarny, który jak co roku odbył się w parku przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, przyciągnął rzesze miłośników dobrej zabawy, ale również wszystkich tych, którzy chcieli poznać z bliska, dotknąć, siąść za sterami i kierownicą pojazdów na co dzień wykorzystywanych przez nasze służby, wojsko, policję czy strażaków. Podczas pikniku można było dowiedzieć się m.in. jak dużo wody może zabrać na pokład wóz strażacki, poznać techniki gaszenia, a nawet wsiąść do kabiny jednego z samochodów. Nie zabrakło też żołnierzy z jednostki w Lipowcu i ich oczu na świat, czyli radarów, z których słyną w całym kraju. Wszyscy zainteresowani mogli nie tylko obejrzeć i dotknąć sprzęt, ale także zobaczyć, jak on pracuje. Żołnierze przygotowali też stanowisko strzeleckie, gdzie można było spróbować swoich sił w strzelaniu do tarczy. Całą zabawę uatrakcyjniły grupy kuglarska i rycerska działająca w Szczecińskim Domu Kultury. Ci pierwsi pokazywali, jak żonglować, chodzić na linie czy szczudłach. Natomiast rycerze uczyli, jak celnie oddawać strzały z łuku. A podczas całego pikniku można było zjeść pysznej grochówki. Dziś wieczorem zapraszamy Państwa do Miejskiego Domu Kultury na wystawę malarstwa i rysunku Jana Kokoryna. Wernisaż wystawy odbędzie się w Miejskim Domu Kultury o godzinie 18. 7 maja natomiast o godzinie 19 zapraszamy pasjonatów kina na projekcję filmu dla całej rodziny pod tytułem Bezcenny Dar. Film wyświetlany będzie w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Szczytnie na ulicy Polskiej 12. 11 maja natomiast odbędzie się rajd rowerowy czytelników oraz sympatyków książek. I rowerów oczywiście, zorganizowany po raz piąty w ramach ogólnopolskiej akcji
odjazdowy bibliotekarz. Impreza rozpocznie się o godzinie 16.30 obok Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Polskiej 8. A ja dziękuję Państwu już za uwagę. Wojciech Grochowalski, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości już za tydzień.